Piotr urodził się w 1007 roku w Rawennie, w licznej i niezamożnej rodzinie. Matka, zniechęcona licznym potomstwem, porzuciła niemowlę. Ledwie żywe odnalazła je służąca i oddała rodzinie. Po przedwczesnej śmierci rodziców Piotr znalazł drugą, lepszą mamę w swojej ukochanej siostrze, Rozelinie. Zaopiekował się nim również starszy brat, Damian, od którego przyjął przydomek Damiani. Początkowo brat obchodził się z Piotrem surowo. Święty musiał paść u niego świnie. Kiedy jednak Damian poznał się na niezwykłych zdolnościach brata, za radą siostry, oddał go na studia do rawenny, a następnie do fenzy i parny. Po przyjęciu święceń kapłańskich, Piotr został wykładowcą w jednej ze szkół parafialnych. Po pewnym czasie zrezygnował z czynnego życia. Udał się na Pustkowie, a potem do klasztoru Benedyktynów Eremitów. Został mnichem, a następnie w roku 1043 opatem Eremu Kamedułów Fonte Awelana. Odnowił życie zakonu. Stał się doradcą wielu klasztorów i kierownikiem duchowym wielu uczniów, którzy garnęli się do niego. Ponieważ opactwo, w którym przebywał, nie było zdolne ich wszystkich pomieścić, założył dwa inne i ułożył dla nich osobną regułę. Z biegiem lat powstały dalsze ośrodki pustelnicze. Piotr Damiani był przyjacielem kolejnych cesarzy, Tona III i Henryka IV, doradcą papieży, Klemensa II, Damazego II, Leona IX i Stefana II. Ten ostatni mianował go w roku 1057 biskupem Ostii i kardynałem. Piotr Damiani pracował nad wewnętrzną odnową Kościoła i bolał bardzo nad Kościołem Chrystusowym, dręczonym wówczas chorobą symonii i inwestytury. Władcy i możni panowie świetcy, pod pozorem zasług, jakie położyli dla kościołów lokalnych, żądali dla siebie w zamian przywilejów mianowania duchownych na stanowiska proboszczów przełożonych klasztorów, rektorów świątyń, a nawet biskupów. Panowie ci ponadto, jako fundatorzy i opiekunowie kościołów, rezerwowali sobie także kontrolę nad majątkami, które do tych kościołów przydzielili, i mieszali się wewnętrzne sprawy kościoła. Piotr Damiani szeregiem pism zwalczał te nadużycia. Wielokrotnie bywał legatem papieskim na synodach i często pełnił funkcję mediatora. Przez cały ten czas tęsknił za życiem mniszem. W roku 1067 zrzekł się diecezji i otrzymał pozwolenie na powrót do swojego Eremu. Jednak nadal w razie konieczności służył papieżowi pomocą. W roku 1069 udał się do Frankfurtu nad Menem, gdzie zdołał przekonać cesarza Henryka IV, by nie opuszczał swojej prawowitej małżonki Berty. Dwa lata później jako legat papieski współuczestniczył w konsekracji kościoła benedyktynów na Monte Cassino, a w roku następnym przybył do Ravenny, by tamtejszego biskupa Henryka pojednać ze stolicą apostolską. W drodze powrotnej zachorował, i w nocy z 22 na 23 lutego 1072 roku zmarł niespodziewanie w klasztorze benedyktynów w Fędzie. W ich kościele został pochowany. W roku 1354 jego relikwie przeniesiono do wspaniałego grobowca, wystawionego ku jego czci w tymże kościele. Od roku 1898 jego śmiertelne szczątki spoczywają w katedrze w osobnej kaplicy. Piotr Damiani był wielkim znawcą Biblii i ojców Kościoła oraz znakomitym prawnikiem, kanonistą. Należy także do najpopularniejszych pisarzy swoich czasów. Zostawił po sobie około 240 utworów poetyckich, 170 listów, 53 kazań, 7 życiorysów i kilku innych tekstów. Pisał rozprawy o stanie Kościoła i jego naprawie. Piętnował w nich zakorzenione nadużycia, Symonie i nieobyczajność kleru. Napisał osobną rozprawę o obronie praw papieża i jego absolutnej niezawisłości od cesarza w sprawach kościelnych. Z dzieł astetycznych wymienić należy piękną rozprawę o życiu pustelniczym. Święty przedstawił je w tak pięknych barwach, że pociągnął nim bardzo wielu ludzi do zakonu kamedułów, któremu on właśnie zapewnił największy rozwój. Jedyny to w obecnych czasach istniejący jeszcze zakon pustelników. Papież Leon XII zatwierdził w roku 1821 kult Świętego Piotra Damiani i ogłosił go doktorem kościoła. Jest wzywany przy bólach głowy. W ikonografii Święty Piotr przedstawiany jest jako biskup w mitrze, jako kardynał w kapa magna lub jako mnich w habicie. Atrybutami jego są anioł trzymający kapelusz kardynalski, kapa magna, czaszka i krucyfiks. Módlmy się. Wszechmogący Boże, pozwól nam iść za nauką i przykładem świętego Piotra, biskupa, abyśmy niczego nie stawiali ponad Chrystusa i wiernie służąc Twojemu Kościołowi, doszli do wiecznej radości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.